Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, kochani. Witam Was w tym drugim już we wrześniu jesiennym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte. Ten odcinek będzie troszkę taką pamiątką z ostatnich trzech tygodni, zarówno z Berlina, troszeczkę artystycznie nie powiem również, jak i modowo z Warszawy. Na pewno chciałabym porozmawiać z Wami na temat pewnego terminu, który mi się nakreślił w ostatnim czasie i który trawię, nad którym dumam, czyli ubieranie się nie tylko w styl, w estetykę, ale również ubieranie się w wartości. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Trochę chcę przybliżyć Wam mój punkt widzenia, poznać również Was, Wasz. A na wstępie jeszcze dziękuję Wam za wszystkie ciepłe i nieciepłe, konstruktywne komentarze, którymi wymieniacie się tu na kanale. A ponieważ YouTube ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, stworzył taką alternatywę i możliwość wspierania swoich, Waszych ulubionych twórców, być może do tych twórców również należę ja i mój kanał. I możecie od dziś zostać i przyjacielem lub też mecenasem kanału i ten kanał wesprzeć. Oczywiście dobrowolnie, ponieważ dla mnie Wasza obecność, tu, że spotykamy się co wtorek teoretycznie, chociaż wiem, że w tym miesiącu trochę mniej, jest ogromnym, ogromnym wyróżnieniem i za wszystko chcę Wam z tego miejsca bardzo ciepło podziękować. A skoro mówiłam o ubieraniu się w wartości, to myślę, że otwarciem, takim pięknym otwarciem dzisiejszego odcinka będzie zaprezentowanie Wam marki. Teraz uwaga, poprawcie mnie, bo to jest słowo francuskie. Couple de Sound. Kurczę, muszę chyba naprawdę zobaczyć, jak to się wymawia, albo zapytać dziewczynę, albo żaka mojego, ale nie ma go w pobliżu. Najlepiej, najlepszym przyjacielem byłby Google, słuchajcie, ale nie, nie będę teraz do tego zaglądać. No w każdym razie marka polska, która tworzy w duchu zrównoważonym. Właściwie to tworzy w ramach upcyclingu ubrań. Z reguły są to płaszcze, są to marynarki, są to też jakieś płaszcze, z kurtki skórzane. I dziewczyny to, które prowadzą markę, no myślę, że zasługują tu na to, żeby je wymienić, ponieważ to jest właśnie ubieranie się w wartości. Czyli tutaj znowu wybieranie ubrań, które są raz, że produkowane w sposób etyczny, bo też możemy tutaj zahaczyć o ten wątek, ale również jest to przedłużenie życia ubrań, które zostały już wyprodukowane i wiecie, że jestem ogromną fanką ubierania się w tej filozofii. Zresztą ja bardzo często mieszam stare z nowym, vintage, z czymś, co jest nowoczesne i myślę, że korzystanie z tej idei i z tego, że mamy obecnie naprawdę wspaniałe marki i wybór też marek, które proponują tę modę etyczną i ubieranie się w wartości, jest czymś nieocenionym i zasługującym na wyróżnienie. Zostajemy jeszcze na moment w Berlinie i tu stylizacja przejściowa, którą również chciałabym się z Wami podzielić, ponieważ raz, że jest komfortowa, a dwa, myślę, że ma coś ciekawego w sobie. Stylizacja Black Total Look, ponieważ słuchajcie, no prawie Black Total Look, ponieważ ja z powrotem powracam do czerni i z czernią to jest tak, że albo z nią romansuję, albo się na nią obrażam. Ewidentnie jest to czas powrotu do tego koloru mistycznego, ale też wytrawnego, wyrafinowanego. Pamiętajmy tylko, że czerń kocha jakość i czerń w tym kontekście jest bezkompromisowa. Tutaj pojawia się t-shirt z kosa, który lubię, muszę przyznać, ma bardzo ciekawą formę i też sprawdza się w niejednej stylizacji w połączeniu ze skórzanymi spodniami Helmut Lang. No one są męskimi spodniami, ale powiem Wam, że bardzo je lubię. Dopełniają je mokasyny od Wandy Nowak w czarnym kolorze z tymi fajnie ściętymi czubkami i do tego taki dość kreatywny
golf z wycięciem po bokach od Isabel Bennato. To jest kaszmir, czyli coś, co znowu dodaje swego rodzaju ciepło. Tuba, oczywiście Black Ink tym razem, jedna z najbardziej klasycznych, wyrafinowanych, jeśli chodzi o skóry, klasyków z kolekcji. No i to jest ta stylizacja, która jest komfortowa, ale też wprowadza taki miejski, ciekawy charakter. Jestem ciekawa, czy Wam się podoba. I na chwilę zabieram Was na targi. Targi sztuki, które odbywają się raz w roku. Takie mocne targi sztuki o nazwie Positions. Wystawiają się tam galeryści, galerie sztuki, nie tylko z Niemiec, ale również z całej Europy. Tutaj miałam przyjemność z Żakiem odwiedzić stoisko Galerii Molski. Bardzo serdecznie Wam polecam. No i nie ma co ukrywać, że podczas tych targów interesuje mnie nie tylko sztuka, ale również przyglądam się temu, co dzieje się na tym berlińskiej, na tej berlińskiej modowej scenie. Choć muszę przyznać, że tym razem byłam rozczarowana być może taką powtarzalnością i taką też przynależnością do jednej estetyki, która się wybijała, więc być może jest też tak, że ten Berlin coraz mniej mnie zaskakuje, a ja absolutnie lubię czuć zaskoczenie. Ja na sobie miałam stylizację dość prostą, ale słuchajcie, to jest właśnie ten vibe, który obecnie czuję. Czyli wełniana marynarka dwurzędowa. Pojawiła się tam lniana spódnica z jedwabiem Isabel Bennato i no, buty, które mnie porwały i które kocham absolutnie, bardzo minimalistyczne. Pół buty od The Row. I powiem Wam, że to jest ta estetyka, to jest to, w co ja się dziś zanurzam, czyli coś, co jest niekrzyczące. Coś, co jest w tej takiej cichej estetyce luksusu, ale takiego cichego luksusu. Coś, co się tak wybija, ale formą, jakością, czymś, co nie krzyczy, czymś, co jest stonowane, ale coś, co ma taki sznyt w sobie, sznyt jakości. I to jest coś, co ja absolutnie bardzo, bardzo czuję. No i teraz zanim przejdziemy do Warszawy, zanim zabiorę Was do Warszawy, to jeszcze przejdziemy się po Gobelin. To jest praca Żaka. Podczas Art Week zdecydowaliśmy się pokazać jego obrazy, prace na papierze, które cieszą się coraz większą popularnością, coraz większym zachwytem wśród miłośników sztuki, naszych kolekcjonerów. Coraz więcej osób inwestuje i kupuje prace na papierze i jest to coś wspaniałego, ponieważ Żak tworzy tuszem, to jest pigment, to jest coś, co jest takie, no mam wrażenie, wyrafinowane, a relacja pigmentu, naturalnego pigmentu, tuszu i papieru, no jest czymś bardzo unikalnym, jest czymś wytrawnym, więc no, powtarzam, że Żak jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o, ale też takim intuicyjnym, w jaki sposób on miesza ze sobą kolory, to jest alchemia. Więc przechadzając się po tym pięknym czerwonym, w cudzysłowie, dywanie, pokażę Wam kolejną stylizację z Berlina. I tak, to jest też stylizacja absolutnie zakorzeniona w tym nurcie noszenia wartości. I tu widzicie kurtkę motorową vintage. Przewspaniały kolor, bo to jest taki kolor pomiędzy kaki, zielenią a brązem, poprzecierany, nosi ducha historii. I to, jeśli chodzi o skórę, to jest fenomen. Słuchajcie, coś, co ma na sobie oznaki życia, przeszłości, historii, zmarszczek, to tworzy właśnie no coś, czego nie możecie kupić sobie tak z pierwszej ręki. Po prostu to jest ta moc,
przeszłości, skóra, która przeżyła swojej. To jest w tej skórze, w DNA tej skóry absolutnie zakorzenione, jeśli chodzi o tę kurtkę. Połączyłam ją z fenomenalną spódnicą skórzaną, z bardzo wysokim stanem, z bardzo takim mocno zarysowanym pasem od marki by Malenberger. No Maja Kwiksdotter, dyrektor kreatywna marki, mam wrażenie, że z sezonu na sezon zaskakuje mnie coraz bardziej. Oczywiście mam swoich ulubieńców i ubrania, które mniej leżą w mojej estetyce, ale te, które leżą w moim DNA, to chętnie wybieram i chętnie wspieram markę, której jestem, jak wiecie, ambasadorką. No i cóż, absolutnie fantastyczne w moim przekonaniu mule Jill Sander, które kocham. I to jest ta opowieść o butach, o tych klamrach, o dodatkach, które stylizację wspierają, które nie można powiedzieć, że są dodatkiem, tylko są myślą przewodnią tych stylizacji. Tu mam na myśli zarówno te złote mule, jak i torebkę Darum Berlin w przepięknym kolorze Hawaiian Blue. Ja się w tym kolorze zakochałam i ten kolor musiałam wprowadzić do kolekcji. Więc no właśnie to jest ta historia. A propos kolekcji, szykuję dla Was coś niezwykłego. Zamówiłam wspaniałą skórę, wspaniały odcień w kolorze takiego wytrawnego wina, wytrawnej wiśni, i to będzie sherry w kolekcji limitowanej, w kolekcji studio. Ta torebka pojawi się, mam nadzieję, pod koniec października. Chcę tylko dodać, że już dziś możecie zupełnie niezobowiązująco zapisywać się na listę oczekujących, tylko po to, żebyście dostały informację, że ta torebka pojawiła się już w sprzedaży. Oczywiście na ten moment trzeba będzie poczekać, ponieważ ja również czekam na zamki, które są produkowane w Japonii. To jest również dla mnie ważne, z jakimi markami wspierającymi moje projekty współpracuję. Czyli musicie wiedzieć, że oprócz tego, że skóry pochodzą z włoskich garbarni, z włoskiej garbarni, które są certyfikowane, czyli ekologiczne również, to również wszelkie komponenty, jak zamki błyskawiczne, metalowe, które są w torebkach, one również są z certyfikatami. Te taśmy po prostu są wolne od różnych, no, nieprzyjemnych substancji chemicznych, po prostu niezdrowych dla naszego ciała, dla naszej skóry, dla naszego środowiska. Także to są właśnie te wartości również. A propos wartości i noszenia wartości, to myślę, że stworzyłam markę, która otacza się wartościami, i to jest dla mnie coś nieocenionego. Ale powracając już do odcinka, do stylizacji, do wartości, zapraszam Was do Warszawy. Do Warszawy przyjechałam, aby wesprzeć markę Miły Duch w kolejnej kampanii, tym razem kampanii outdoorowej. Stworzyliśmy przepiękną sesję, filmy, ale przed kampanią przechadzałam się ulicą Mokotowską i słuchajcie, wpadłam na otwarcie sklepu Vinci Store, czyli tutaj właśnie Wear Values. To jest właśnie marka, która upcyclinguje płaszcze skórzane, kurtki, ale także marynarki. I to jest znowu, no i to jest właśnie znowu marka, którą ja mam ochotę tutaj wyróżnić na tym kanale, powiedzieć Wam o niej, ponieważ po pierwsze, kupujecie rzeczy, które są unikalne, czyli takie, których nie nosi kolega, koleżanka. Jesteście no po prostu posiadaczkami czegoś, co jest jedyne w swoim rodzaju. To po pierwsze, to jest ogromny argument. Po drugie,
wspieracie modę zrównoważoną, czyli no właśnie, nie zaśmiecamy planety ubraniami, które są jednorazowe. Kupujemy świadome. Kupujemy świadome. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja dzisiaj z tym językiem. Cały czas mi się język plącze. Chyba odwykłam od tych nagrań, tak się zdaje. Kupujemy i wybieramy świadomie. Jesteśmy świadomymi konsumentami, ale zdrowymi konsumentami. Czyli no, to jest coś, co absolutnie mnie porwało. Sklep Vinci Store znajduje się przy ulicy Mokotowskiej w stolicy naszej, w Warszawie, więc jeśli macie ochotę odwiedzić dziewczyny, przymierzyć, pomierzyć marynarki, płaszcze, kurtki, zapraszam Was i serdecznie zachęcam. No i powracając na chwilę do sesji Miły Duch, sesji kampanii, na której czele stałam jako art director i też stylistka, to jest również marka, która została zbudowana na właśnie fundamentach etyki, jakości, poszanowania rzemiosła, ponieważ właścicielka marki Joasia od ponad 25 lat w swojej przepięknej pracowni w Puszczykowie pod Poznaniem tworzy ubrania dla marek francuskich, więc ma zarówno ogromne doświadczenie w tworzeniu i szyciu jakościowych ubrań, no i na kanwie tego zapragnęła stworzyć swoją markę, swoje dziecko. No i jest mi bardzo przyjemnie móc pracować z tak jakościową marką, bo żeby sprawdzić, jak te ubrania są odszyte, jak są wykonane, warto zawsze sprawdzać środek ubrań, zobaczyć, jak wyglądają szwy, przyjrzeć się im, czy są równe, jak wygląda overlock, czy być może w naszych ubraniach zostały zastosowane szwy francuskie, szwy kryte. To jest już sztuka rzemiosła, to już jest, myślę, szycie na bardzo wysokim poziomie. Dlatego, jeśli macie ochotę, zajrzyjcie koniecznie do marki Miły Duch i koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się kampania, jak podoba Wam się lookbook. Na zdjęcia z ostatniej sesji będziemy czekać, ale zajrzyjcie również na Instagram. Marka na pewno będzie się, mam nadzieję, że również pod moim artystycznym okiem, rozwijać. Ten materiał nakręciłam nieco wcześniej, czyli podczas mojego ostatniego pobytu w Warszawie z Mileną, kiedy właśnie tworzyliśmy lookbook dla Miłego Ducha i oczywiście zawsze, albo zazwyczaj, bardzo często na mapie marek, które odwiedzam w Warszawie, jest marka Wanda Nowak. Wiecie, że ja buty Wandy bardzo lubię, cenię i zawsze myślę, że chętnie tutaj również wspieram markę, pokazując moich ulubieńców tu na kanale Z Mody Wzięte. No i tu przewijają się botki. Tym razem botki z takim bardzo ciekawym, srebrnym, metalowym nosem. I myślę, że no on jest taki modowy, on jest przerysowany, ale też, słuchajcie, pomyślałam sobie, że no jestem stylistką, kocham bawić się modą. Moda ma sprawiać nam radość, przyjemność, dawać nam rodzaj pewnej takiej stymulacji. I pomyślałam, że ten model buta jest bardzo ciekawy i właśnie ten model buta powinien znaleźć się w mojej jesiennej kolekcji. Oprócz srebrnych sandałów, które również wybrałam, Milena natomiast postawiła na przepiękny kolor, no takiej zgaszonej bieli, off-white, możemy tak nazwać ten kolor, więc również no przede wszystkim buty, które wspaniale prezentują się ze skarpetkami. Ja tej jesieni, a zresztą nie tylko tej jesieni, ale myślę, że skarpetki dla mnie jesienią to jest właśnie ten powrót do tych wszystkich fajnych kolorów, do wełen, chociaż ciężko jest znaleźć 100% wełniane skarpetki, powiem Wam, że wkurza mnie to, bo one zawsze mają ze sobą sporo jakichś takich poliestrów w sobie gdzieś tam, jednak są tymi mieszankami, w każdym razie na pewno w Calzedonii. Natomiast no,
Bardzo lubię zabawę kolorem, bardzo lubię przełamywać i bawić się buty i skarpetki. To jest ta relacja bardzo, no to jest jak takie naczynie połączone, więc myślę, że to jest też taki bardzo prosty trik, którym również szybko i też no, budżetowo możemy zmienić charakter stylizacji, dodając właśnie kolor skarpetek do obuwia. No i na koniec naprawdę pieprz w rosole, czyli sklep, który no, porwał mnie, ale absolutnie swoim sznytem, jakością. Zabieram Was do Wonders Warsaw. Autorską kolekcję luksusowych marek w duchu Quiet Luxury, bo tam nie ma logotypów, bo tych znanych logotypów, ale w ogóle nie ma logotypów, bo po prostu twórczyni tego miejsca, czy twórczynie tego miejsca dbają o to, żeby jakość była number one. Ponieważ oczywiście, słuchajcie, no bo to jest tak, że bardzo często my płacimy za prestiż marki, bardzo często płacimy za historię oczywiście marki, bardzo często płacimy za kosztowny marketing marki, a tu wiszące, wspaniałe rzeczy od autorów z całego świata, od Kalifornii, po włoskie, po francuskie manufaktury, po Japonię, po Koreę, słuchajcie, no to jest już rzemieślnictwo, to już jest ta manufaktura, którą się odczuwa na sobie. Te rzeczy są drogie, po prostu. Te rzeczy są drogie, ale te rzeczy było mi bardzo przyjemnie odkryć, przymierzyć, poczuć na sobie, bo to już jest również no, krawiectwo przez wielkie K. Pani, jak sprawdzić jakość marynarki, jak sprawdzić jakość kamizelki? Zobaczcie, wystarczy spojrzeć na ten detal i na to, jak zostały wykończone dziurki do guzików. No, po prostu majstersztyk, wspaniały. Zapraszam Was serdecznie do tego miejsca. Nowojorska, ale no jest po prostu obłęd. Wonders Warsaw. I tutaj prostu jest nazwa firmy 639. No, obłęd. Zdjęcie. Dobra. Może bym miała inny w ogóle sposób robienia. Czekaj, czy Niemcy, czy wiem, ale dobra, to teraz kwestia tego typu. Czy pani się zastanawia między? Między. To tamten. Który? I tam nie znajdziecie po prostu byle czego. Więc jeśli mogę zachęcić Was, żebyście zajrzeli do Wonders Warsaw, to jest takie miejsce na mapie również przy ulicy Mokotowskiej, ale tak, czekajcie, czy to jest Mokotowska? Jeśli to nie jest Mokotowska, to proszę zgooglujcie sobie, bo to jest albo przedłużenie Mokotowskiej. Teraz nie chcę tutaj, wiecie, kłamać. No, ale warto sobie to miejsce odkryć, zgooglować, poczuć, zajrzeć i zobaczyć, czym jest jakość. A na koniec, moi drodzy, moje drogie, jeszcze chcę powiedzieć Wam o nowościach, które szykuję również oprócz tej przepięknej, wytrawnej, winnej torebki lakierowanej, to chcę powiedzieć, że jestem na etapie tworzenia dla Was dwóch prototypów, które mam nadzieję, że za jakiś czas wejdą do kolekcji The Room Berlin. Będzie to torebka, pokażę Wam może co? Może Wam pokażę. Coś, co jest niezwykle minimalistyczne, coś, co odbiega być może od torebek, do których przywykliście w marce The Room, ale coś, co ma swój właśnie ten sznyt takiego minimalizmu, jakości samej w sobie, czegoś, co nie krzyczy, a czegoś, co jest bardzo, no właśnie, mówi przez siebie. Słuchajcie, zaprezentuję Wam torebkę.
torebka, która będzie się nazywać Quadra, ponieważ wiecie, że moje kolekcje bazują na geometrii. Tę torebkę będę chciała jeszcze ulepszyć. Jestem na etapie testowania, czyli tutaj dojdzie na przykład magnesik zapinany. Ta torebka jest fantastyczna, ponieważ ona, zobaczcie, ona jest tutaj cała poprzecinana. I teraz tak, ma to sens, jeśli ta torebka będzie wypełniona, ona po prostu zrobi się taką fajną harmonijką. Ta skóra delikatnie się rozproszy. Do tego w środku, słuchajcie, jest też dodatkowa torebeczka. Taka saszetka, można powiedzieć, na jakieś takie wasze potrzeby, czy to będą kosmetyki, czy to będą dokumenty, czy to będzie cokolwiek, co nosicie w torebce, będziecie mogli umieścić, mogły umieścić osobno. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podoba. Słuchajcie, no, zdradzam wam wszystkie sekrety, ale tak, możecie przygotować się, że za jakiś czas, trudno mi powiedzieć za jaki, ponieważ zależy mi, żeby te torebki były dopieszczone, żebyście czuły się z nimi komfortowo, żebyście również miały poczucie, że ta torebka jest użytkowa. No i cóż, moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszy długaśny odcinek. Trudno mi powiedzieć, kiedy się spotkamy, czy za tydzień, czy za dwa, ponieważ wybieramy się z Jacques'em już jutro do Francji. Tym razem na targi sztuki będziemy prezentować jego pracę. Ale oczywiście nie zapominam o was i będę starać się tworzyć dla was ciekawy content, ciekawe treści. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Przesyłam wam ciepłe, ciepłe pozdrowienia. Do zobaczenia.